Siema, tu Namian Budowlaniec, jakbyś nie wiedział. I w dzisiejszym materiale powiem Ci, co zrobić, jeżeli zgubisz gdzieś pręty mocujące do geberytu, na który będzie wieszana misa WC. Także zaczynajmy. Słuchaj, pomysł na ten materiał napisałem o samym życiu, ponieważ robię remont łazienki i zaszedłem. Taka sytuacja, jest to zamontowany już geberyt obsadzony, ale gdzieś się posiały po prostu pręty te mocujące właśnie, jeszcze inne rzeczy, nieważne, ale nie mam tych prętów. I co zrobić w takiej sytuacji? Możesz oczywiście jechać, kupić specjalne właśnie pręty te, tak, i jest po krzyku. Możesz też wykorzystać po prostu kupić jeden pręt taki powiedzmy metrowy i samodzielnie wykonać sobie taki właśnie pręt. Już Ci pokazuję. Kup pręt właśnie gwintowany, musisz kupić pręty gwintowane, one są sprzedawane zazwyczaj w metrowych takich odcinkach, tak? Kup pręt gwintowany, on ma średnicę 12 mm, nie mniejsze, nie większe, to jest standardowo 12, tak? Jest na wszystkich stelażach, więc to musi być koniecznie pręt 12. I co dalej? Obcinasz go na 35 cm i co dalej? Musisz jeszcze jakoś tego pręta wkręcić, prawda? I nie byłoby to możliwe, nie byłoby to komfortowe, gdybyś to robił ręcznie, powiedzmy tak, kluczem, byś gwint mógł zjechać. Więc w takiej sytuacji, że weźmiesz flexa, kątówkę starczą do metalu i natniesz po jednej stronie po prostu rowek, aby móc potem śrubokrętem właśnie wkręcić tego pręta w geberyt. Widzisz, tutaj wykonałem specjalnie nacięcie, przez co jeżeli wsadzę teraz śrubokręt w to miejsce, pręt będę mógł dokręcić tego pręta bez problemu. Taki patent, szybki i na pewno tańszy, nie? Słuchaj, to tyle. Jeżeli uważasz, że film był dobry, zostaw łapkę w górę. Zachęcam Cię gorąco do obejrzenia innych pozostałych moich filmów i mam nadzieję do zobaczenia. Cześć!